kompas.org.pl. Wielkie brawa, Jacek Klejf. Słów kilka od niego. 36 lat bez mięsa. A tutaj w Café Lorenz na dziedzińcu Muzeum Narodowego w Warszawie Kamila Pokój. Pokój z tobą, witaj. I pokój z tobą, dzień dobry. Z wami również. Mam taką książeczkę, dlatego nie jemy zwierząt. Książka o weganach, wegetarianach i wszystkich żywych istotach. Polecamy, właśnie się ukazała. Książka dla dzieci, ilustrowana, bardzo ładna. Widziałaś już ją? Tak, widziałam, jest do kupienia między innymi w moim sklepie, wydana przez wegetarian, tłumaczona przez wegetarian, redaktorka i nawet w wydawnictwie ktoś był wegetarianinem, to znaczy w drukarni. No właśnie, masz sklep, Wegarnia to się nazywa, to jest internetowy sklep, w którym można kupić co, koszulki? Koszulki między innymi takie jak ta, którą mam na sobie i głównie książki. Jesteśmy jedną z niewielu w Polsce księgarni tak wyspecjalizowanych, mamy książki wyłącznie wegetariańskie, wszystkie książki kucharskie są sprawdzone, nie ma żadnych rozdziałów o rybach, nie ma przepisów z żelatyną, więc można kupować w ciemno. To odważnie prowadzić w Polsce tak niszową firmę. Nie jest łatwo, to są dopiero początki, w piątek minęły 4 miesiące naszej działalności, ale wierzę, że będzie coraz lepiej. To o Gruzji. Byłaś w Gruzji kiedy? W Gruzji byłam 3 razy. Pierwszy raz byłam w 2009 roku, rok po wojnie. Później byłam 2 lata temu i w zeszłym roku w zimie. To porozmawiajmy najpierw o Gruzinach. To sympatyczni ludzie, otwarci? To są ludzie niesamowici. Prawie o każdym narodzie mówi się, że to są ludzie otwarci albo gościnni. Gruzini tutaj naprawdę biją wszystkich na głowę. To jest niesamowite, w jaki sposób oni się zachowują, jak podchodzą do obcych, jak bardzo ufni są. To naprawdę to jest wręcz taka dziecięca ufność, otwartość na każdego. I potrafią oddać prawie wszystko, co mają. Oddać wszystko, co mają? To znaczy co, jeśli mają biedę, a ty przyjeżdżasz jako gość, to możesz, nie wiem, liczyć na super wystawny obiad? Tak jest, podzielą się wszystkim, co mają. Dla nich gość jest po prostu świętością. Rozmawiałam kiedyś z jednym Gruzinem, który mnie i mojego kolegę zaprosił na obiad i później chciał jeszcze zapłacić za nasz hotel, chociaż mieliśmy pieniądze i tłumaczyliśmy, że dla Polaków to jest troszeczkę obraźliwe, jak ktoś obcy chce dawać pieniądze, których tym bardziej nie potrzebujemy. Ale stwierdził, że dla niego to będzie po prostu ujma na honorze, jeżeli nas w ten sposób nie ugości, bo gdy jest gość, to jest on ważniejszy od rodziny, od czegokolwiek innego. Polacy są lubiani w Gruzji. Tak, tak. Mhm. Kiedy już Gruzini upewnią się, że nie jesteśmy Rosjanami, to traktują nas jeszcze bardziej po królewsku, choć ciężko to sobie wyobrazić. A dlaczego? Po tych wszystkich sytuacjach związanych z wojną? Tak, jest to związane z tym. Jest to również związane ze wcześniejszymi latami. Też jesteśmy postrzegani jako jeden z tych narodów, który był w pewnym stopniu ciemiężony przez Rosjan właśnie. Wiele osób Gruzję postrzega jako część Rosji i Gruzini bardzo tego nie lubią. Tak, to jest w ogóle kraj o innej kulturze, z własnym, naprawdę bogatym dorobkiem kulturowym, z własnym językiem. Nie jest tak, że wszyscy tam mówią po rosyjsku. Alfabet też jest zupełnie inny. Przede wszystkim Gruzini są w ogóle zupełnie inną narodowością, jeśli chodzi też o takie zwyczaje, tak jak powiedziałam. No, na przykład pije się głównie wino, to jest zupełnie inna kuchnia. Są oczywiście pewne wpływy, no, po tylu latach ciężko, żeby było inaczej, ale nie należy ich mylić, bardzo się za to obrażają. To rzućmy okiem na twoje zdjęcia, będą one widoczne tutaj na monitorze. Trochę słabo widać, bo jest mocne słońce, ale mam nadzieję, że zobaczymy. Proszę bardzo. Co widzimy? To jest Batumi, piękne dojście na plażę. Batumi nad Morzem Czarnym. Bywałaś na tej plaży? Tak. Ciepło? Bardzo ciepło. Jaki to jest piasek? Piasek czy kamienie? Drobne kamienie. Mhm. To jest widok też z Batumi, z Parku Botanicznego, widok na morze. Naprawdę niesamowite, jak widać, widoki. To są jakieś roślinki prawdopodobnie. No właśnie, wyglądają jak palmy trochę. Tak, wyglądają jak palmy. Jest bardzo duża różnorodność botaniczna w całej Gruzji. Tutaj również Batumi. Wesołe miasteczko? Nie, tylko Diabelski Młyn. Nic więcej tam nie było. A obok? To jest rzeźba w jakimś drzewie. To są dwie postaci, tutaj akurat na zdjęciu aż tak nie widać. A to wielkie musi być. Tak, ogromne. Mhm. Kaukaz. O, a tu pięknie. Kaukaz, tak, pięknie. Kaukaz, północ Gruzji. I czekamy na kolejną fotografię, pewnie zaraz się pojawi. To już Tbilisi, to są łaźnie, które są nadal czynne, można z nich skorzystać w samym centrum miasta. Ładna stolica? Piękna. Jest bardzo duża różnorodność architektoniczna. Teraz tutaj jeszcze... Wodospad. Tak, wodospad i on jest w drodze między Parkiem Borżomi a Batumi.
to, jak jechałam z kolegą stopem, pan, który był kierowcą tira i kto właściwie, który nas złapał na stopa, bo my nie machaliśmy na niego, sam się zatrzymał, zapytał, gdzie potrzebujemy podjechać. I tyle zdjęć. Tak. Wracamy do rozmowy. Teraz może o jedzeniu trochę porozmawiamy, bo ty wyjeżdżając w te rejony bałaś się, że nie będziesz miała co tam jeść. Tak, było mi na początku bardzo, bardzo ciężko uwierzyć w to, że będę w stanie jeść tam coś innego niż same warzywa i owoce, ponieważ nawet na forach wegetariańskich sami Gruzini ostrzegali, że będzie bardzo ciężko, że będzie mi ciężko się dogadać, że będzie mi bardzo ciężko wytłumaczyć, że potrzebuję czegoś bez mięsa, a na miejscu okazało się, że było bez problemu. W żadnej restauracji nie spotkałam się z żadnym krzywym spojrzeniem czy z dziwnymi uwagami. Obżarłam się niesamowicie i głównie ze względu na jedzenie zakochałam się w tym kraju. No właśnie, co jadłaś? Czym się obżarłaś tak bardzo? Obżarłam się głównie bakłażanami. Bakłażanami w różnych postaciach. W każdym sklepie można dostać na przykład pastę z bakłażana. Nie taką jak turecka, tylko taką bardziej na słodko, z pomidorami. W każdej restauracji główną przystawką są rolatki z bakłażanów, nadziewane pastą orzechową, podawane z pestkami granatu. Niesamowite. Również w warszawskich restauracjach gruzińskich można je dostać. W ogóle bakłażany pod każdą postacią, czy smażone, czy duszone, to jest, wydaje mi się, podstawa diety wegetariańskiej w Gruzji. Do tego różne dodatki z orzechami, też cukinia, oczywiście nieśmiertelne frytki, surówki, to ze względu już na moje upodobania. Ale również hinkali w wersji wegetariańskiej, czyli takie sakiewki z ciasta przypominającego nasze ciasto na pierogi, i które w oryginalnej wersji są z mięsem i takim rosołkiem w środku. W wersji wegetariańskiej mogą być z pieczarkami, na przykład ziemniakami, czy w wersji nie wegańskiej, ale wegetariańskiej z serem. Czy trzeba tłumaczyć, że nie jem mięsa, nie jem serów, jestem weganką, zróbcie mi taką i taką potrawę, czy po prostu mówisz i nie ma z tym żadnego problemu? Takie określenia jak wegetarianin, weganin jeszcze nie wszędzie są rozpowszechnione. Oczywiście w stolicy jest dużo łatwiej, ale zazwyczaj wystarczy powiedzieć, że chodzi o postny posiłek, również bez ryb, albo określenia typu zielenina, same warzywa też działają. Nie dorzucają nic przypadkiem albo żadnej okrasy. Rzucamy okiem na kolejne zdjęcia. Proszę bardzo. Będą widoczne na monitorze. I tu właśnie na pierwszym planie hinkali, czyli tak jak mówię, sakiewki z ciasta. A na drugim planie widać bakłażana z pastą orzechową. To jest akurat jedna z moich ulubionych knajpek w Tbilisi. Tutaj taka knajpa bardzo robotnicza. To był mój pierwszy posiłek w Tbilisi. Gdy byłam pierwszy raz, to są pieczarki, bakłażany, marynowane kwiaty żonżoli oraz chleb, który jest zaraz po polskim najlepszy na świecie. I tu znowu bakłażany z pastą orzechową, pestkami granatu. To jest akurat restauracja w Armenii, bo w Armenii również byłam. Kuchnia bardzo podobna i bardzo, bardzo tania, bardzo smaczna. Na pierwszym planie powinna być, już nie ma. Aha, i tu są torty, które są oczywiście nie wegańskie, ale robią niesamowite wrażenie. Na każdym rogu w Tbilisi jest kawiarnia, która ma po prostu 20-30 rodzajów tortu do wyboru. I są bardzo tanie, podobno bardzo smaczne. Nie próbowałaś jako weganka? Nie, mhm. Ale moi towarzysze podróży zazwyczaj próbowali. Czym się różni wegetarianizm od weganizmu? Wegetarianie nie spożywają produktów, które zostały pozyskane przez ubój zwierzęcia, takich jak mięso, żelatyna i wszystkie pochodne, również podroby, również ryby, tak. Weganie nie jedzą niczego, co pochodzi od zwierząt, czyli wykluczają także nabiał, jajka, wykluczają miód i wszelkie inne produkty, które są pozyskiwane od zwierząt. Wróćmy do Gruzji. Co urzekło cię tam najbardziej? Jedzenie. To znaczy, jeszcze przed wyjazdem zakochałam się w języku, który jest bardzo specyficzny. Bardzo podoba mi się alfabet gruziński. To są takie ciekawe robaczki, niepodobne właściwie do żadnego innego alfabetu. Ale to mnie na początku zaciekawiło. Potem mnie urzekło, a potem jak przyjechałam do Gruzji, coś zjadłam, to już byłam zakochana. Byłam, tak jak mówię, 3 razy już. W tym roku mam nadzieję, uda się po raz kolejny wyjechać i na pewno nie będzie to ostatni wyjazd. A jeśli chodzi o zwiedzanie, o architekturę, o widoki? No, ze mną jest ten problem, że zazwyczaj zwiedzam knajpy i stadiony. Ale stadiony? Stadiony, tak. Jest taki rodzaj turystyki, nazywa się ground hopping i polega na tym, że jeżeli jedziemy do jakiegoś miasta, to zwiedzamy stadion. W Tbilisi udało się, dzięki mojemu chłopakowi, wejść nam na murawę nawet, której nie było widać, bo to było w zimie, więc mamy zdjęcie na śniegu, ale miły pan ochroniarz zgodził się bez problemu, żebyśmy sobie zrobili zdjęcia. Poza tym architektura, no, dość standardowa jak na tak stare miasto. Są zabytki, są stare kościoły, cerkwie. Jest też coraz więcej nowych budowli, ponieważ miasto się cały czas rozwija w porównaniu z tym, co było kilka lat temu, tuż po wojnie.
zupełnie inaczej wygląda. Dzisiaj na każdym przystanku są elektroniczne tablice, które wyświetlają, za ile będzie autobus, również po angielsku. Budynki są odnowione, ulice też prawie wszystkie wyremontowane, zwłaszcza w samym centrum. A ludzie po tym, co wydarzyło się ostatnio, po tej wojnie, jak żyją? Żyją w strachu, czy napięcia już opadły, zaczynają żyć po prostu jak my? To się bardzo zmieniło. Gruzja się stała krajem dużo bardziej dostępnym dla turystów. Polacy na przykład w tym momencie nie potrzebują nawet paszportu, mogą przyjechać na dowód dzięki porozumieniu między państwami. Też jest coraz więcej połączeń, więc kraj jest coraz bardziej otwarty na turystów. Coraz rzadziej pojawia się pytanie na temat tego, jak wojna była postrzegana w krajach Zachodu, bo za taki kraj uważana jest Polska. Także zdarza się jeszcze Gruzinom wrócić do tego tematu, ale jest on już dużo, dużo rzadszy niż kiedyś. Pytania o Gruzję od państwa? Jeśli tak, proszę podnieść rękę, damy mikrofon. No to praktyczne informacje. Wiza niepotrzebna, tak jak mówiłaś. Ile pieniędzy potrzebujemy na taką kilkudniową wyprawę? Ile dni byłaś? Za pierwszym razem byłam, to był łączony wyjazd Turcja, Gruzja, Armenia. To był miesięczny wyjazd i naprawdę nie pamiętam, ile wydałam. Później byłam dwa razy po około tygodniu i wydaje mi się, że wydałam kilkaset złotych. Mniej więcej potrzeba tyle, co na utrzymanie w Warszawie, tak mi się wydaje. A dojazd? Lot samolotem? Za pierwszym razem byłam, tak jak mówię, przez Turcję, więc to był wyjazd łączony, to były pociągi, marszrutki, trochę stopem, trochę autokarem. Później dwa razy połączenie lotnicze, teraz są bardzo tanie loty z Warszawy bezpośrednio do Tbilisi, Kutaisi, więc w 3-4 godziny jesteśmy już w Gruzji. Dziękuję bardzo, Kamila. Pokój, podziękowanie dla ciebie. Płyta Skokami ku wolności 2, wielkie brawa oczywiście dla Kamili. Jeszcze krótko o sklepie, adres strony. www.wygarnia.pl. I koszulki robione przez ciebie? Tak. Rysujesz, tak? Nie, projektujesz akurat w komputerze? Ten wzór jest zaprzyjaźnionego sklepu Sweetpingi, ale również też mamy własne projekty, które znajomi graficy na podstawie moich pomysłów wykonują. Dziękuję raz jeszcze. Dziękuję. Kamila Pokój, brawa.